Dzień dobry, witam w programie Produkty Kulinarne Doliny Karpia. Nazywam się Anna Kurzak, jestem członkinią Koła Gospodyń w Podolszu, gmina Zator. Dzisiaj chciałybyśmy przygotować paszteciki rybne. Moją pomocnicą będzie pani Franciszka Jarosz. Do pasztecików potrzebna nam jest ryba, jarzyny, ziele angielskie, liść bobkowy, cebula, jajko surowe, wątróbka, bułka tarta, przyprawy. Pieprz, sól i przyprawa do ryb. Potrawy rozpoczynamy od gotowania ryby. Do gotowania ryby potrzebna nam jest pietruszka, seler, marchewka, liść bobkowy, ziele angielskie, następnie ryba. A panią Franię poproszę, żeby soliła. Jeszcze troszeczkę pieprzu. Rybkę dajemy do gotowania gdzieś około 15 minut, a w międzyczasie będę kroić cebulę do wątróbki. Cebula nie musi być krojona drobno, takie pół piórka. Wątróbkę pieprzymy, solimy i smażymy razem z cebulą. Ugotowaną rybę i usmażoną wątrobę wykładamy na talerze i dajemy do wystygnięcia. Rybę ugotowaną i wystudzoną obieramy z ości. Przygotowane produkty, rybę i wątrobę, mielimy, doprawiamy do smaku i smażymy. Do zmielonej wątróbki i ryby dodajemy bułkę tartą, jajko, przyprawy i wyrabiamy. I przyprawę do ryb. Wyrabiamy na gładką masę. Wymieszane produkty obtaczamy w jajku i tartej bułce. Kładziemy na gorący tłuszcz i pieczemy. Dziękuję bardzo. Nasze paszteciki już gotowe. Wykładamy na talerz. Paszteciki możemy podawać jako danie gorące z ziemniaczkami i surówką. Równocześnie możemy podawać jako zakąskę z sosem czosnkowym, z dipem ogórkowym.
czy ewentualnie z jarzyną. Proszę i życzymy smacznego.